Oznaczmy sobie na początku ten szereg, którego sumę musimy obliczyć literką S, a także wprowadźmy sobie oznaczenia dla sum częściowych Sn i będzie to po prostu oznaczało sumę od n równego 1 do pewnej konkretnej liczby naturalnej n duże z tego samego wyrażenia, czyli 1 dzielone na iloczyn tych dwóch nawiasów 2n minus 1 razy 2n plus 1. Przy takich oznaczeniach ta suma, którą musimy policzyć, czyli s, to jest oczywiście granica przy n dużym dążącym do plus nieskończoności z tych sum częściowych sn. No bo to będzie oznaczało jedynie tyle, że tutaj zamiast tego n wstawimy znaczek nieskończoności, no i otrzymamy dokładnie ten szereg, który mamy podany w treści zadania. Także jak my się zabierzemy do liczenia jego sumy? Sprawdzimy, jak wyglądają po prostu te sumy częściowe sn, no i do tego celu na początku przekształcimy nieco ten ułamek, a mianowicie zamienimy go na różnicę dwóch ułamków. Po to, żeby później przy sumowaniu takiej sumy częściowej dużo rzeczy się nam tam poskracało, prawie wszystkie ułamki się skrócą. No i standardowo zamieniamy ten ułamek, czyli ja go sobie jeszcze raz tutaj przepiszę, 1 podzielić na 2n minus 1 razy 2n plus 1. Zamieniamy go w taki sposób, że piszemy, tworzymy jeden ułamek z jednym czynnikiem w mianowniku, tutaj może z tym większym, czyli 2n minus 1, żeby był ułamek, znaczy się większy, czyli 1 podzielić na 2n minus 1 i od tego większego ułamka odejmujemy ułamek mniejszy, czyli z większym mianownikiem 2n plus 1. Zobaczmy, czy rzeczywiście to się zgadza, czy ten ułamek jest równy takiej różnicy, no i w tym celu odejmiemy te dwa ułamki od siebie, tego jeszcze nie wiemy, czy tak jest. Czyli odejmujemy, sprowadzamy do wspólnego mianownika, ten ułamek mnożymy w liczniku i w mianowniku przez 2n plus 1 i otrzymujemy 2n plus 1 podzielić na już ten wspólny mianownik, czyli iloczyn tych dwóch nawiasów, które były tutaj, minus i ten ułamek mnożymy w liczniku i w mianowniku przez ten mianownik, czyli przez 2n minus 1 podzielić znowu już na ten wspólny mianownik. Teraz jak odejmiemy, no to co otrzymamy? 2n się odejmą, a tu mamy 1 minus minus 1, czyli otrzymamy 2. No a w mianowniku iloczyn tych dwóch nawiasów, to może już teraz napiszę porządnie, 2n minus 1 razy 2n plus 1. No i okazuje się, że nie otrzymaliśmy tego samego co tutaj, ale bardzo podobny ułamek. Wystarczy, że go teraz pomnożymy przez jedną drugą. I już otrzymaliśmy dokładnie to samo, czyli po prostu naszą różnicę trzeba pomnożyć wszędzie przez jedną drugą i w wyniku tego otrzymamy już tą równość, czyli znak zapytania znika. W związku z tym możemy teraz sobie w tej naszej sumie Sn zamienić ten ułamek przez taki iloczyn, jedna druga razy taki nawias. No i co w wyniku tego otrzymamy? Napiszmy sobie zatem, że nasz Sn jest równy. No i podstawiamy zamiast tego ułamka to całe wyrażenie. Jedną drugą od razu możemy wyciągnąć przed znak sumy, czyli będziemy mieli jedna druga razy i tutaj ta suma od n równego 1 do n dużego z różnicy 1 dzielone przez 2n minus 1 minus 1 dzielone na 2n plus 1. No i teraz zobaczmy, jak wyglądają kolejne wyrazy tej sumy. Czyli podstawiamy najpierw n równego 1 i otrzymujemy pierwszy ułamek 1 przez 2 minus 1, czyli po prostu 1 minus 1 trzecia, to jest pierwszy wyraz tej sumy, plus teraz podstawiamy n równego 2, tu będzie 1 podzielić na 3 minus 1 podzielić na 4 plus 1, czyli na 5, czyli minus 1 piąta, a w kolejnym nawiasie będziemy mieli, czyli trzeci wyraz tej sumy będzie równy 1 piąta minus 1 siódma plus i tak dalej, aż do plus 1 dzielone na, i teraz podstawiamy n duże, czyli mamy tutaj 2n duże minus 1, minus 1 podzielić na 2n duże plus 1. No i zobaczmy, co się tutaj teraz wydarzy, jak tak rozpisaliśmy tą sumę. Dużo ułamków się poskraca. Ta minus 1 trzecia skróci się z plus 1 trzecią, minus 1 piąta z 1 piątą,
minus 1 siódma, tu się skróci z 1 siódmą, która byłaby tu kolejnym ułamkiem w tej sumie. No i również nam się skróci na końcu jeszcze to 1 dzielone przez 2n minus 1, czyli krótko mówiąc, nasza suma Sn jest równa po prostu 1 minus ten ostatni ułamek, czyli 1 dzielone na 2n plus 1, a zapomniałem jeszcze o całej tej jednej drugiej, która tu była przed całą tą sumą, o, czyli mamy dokładnie takie wyrażenie. A nasza suma całego szeregu, który mieliśmy podany w treści zadania, jest po prostu granicą przy n dążącym do nieskończoności z tej sumy częściowej Sn. Czyli musimy teraz po prostu zobaczyć, jaka jest granica tutaj przy n dążącym do plus nieskończoności. Oczywiście już z łatwością zauważamy, że taki ułamek dąży do zera wraz z tym, jak n dąży do nieskończoności, czyli w nawiasie w granicy mamy 1, 1 druga razy 1, czyli granica całego tego Sn-a jest równa 1 drugiej. W związku z tym suma naszego szeregu jest równa 1 druga i jest to liczba skończona, zatem szereg jest zbieżny.